Elo, welo, rowerzyści i kolarzy, to co dzisiaj Wam opowiem, to o bagażnikach rowerowych na samochód, na auto, na dach, na tył samochodu, przeróżne możliwe warianty. Na czym się skupić przed wyborem takiego bagażnika, na co zwrócić uwagę i jakie rozwiązanie według mnie jest najlepsze, jakie mi się do tej pory najlepiej sprawdziło, bo to, że akurat mam taki bagażnik jak teraz, to nie znaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie, tylko mogą być zupełnie inne. Rozwiązanie jest trochę, trzeba zwracać uwagę też nie tylko na sam samochód, ale na typ roweru, więc mam nadzieję, że dzisiejszy film będzie bardzo pomocny, bo jest okres wakacyjny, jak nie teraz, to za rok, może za dwa, będziecie szykować się do zakupu takiego bagażnika i na pewno bardzo ważne będzie to, czy będziecie dużo z takiego bagażnika korzystać, bo będzie wszystko zależało od tego, czy lubicie jeździć z rowerem w nieznane tereny i zamiast na przykład wybierać opcję jakiś pociąg, tylko po prostu wsiadacie w samochód, jedziecie i sobie coś gdzieś tam zwiedzacie, czy po prostu też bierzecie udział w jakichś maratonach, ultramaratonach i no wiadomo, różnie bywa. Fajnie by było wziąć, nie wiem, kogoś ze sobą, żeby zrobić sobie zrzutę na wachę i nie płacić tak dużych kosztów za paliwo. Więc przechodzimy do tematu i na pierwszy rzut leci bagażnik na klapę. Ten typ bagażnika na klapę samochodu wydaje się jakby najtańszą i najszybszą opcją, ale niestety muszę Was zawieść, bo jest to opcja nielegalna. Aby móc skorzystać z takiej opcji, gdzie montujemy sobie tutaj na tył za pomocą jakichś pasków, przedziewamy różne kombinacje, w ogóle właśnie minus tego rozwiązania, że jest bardzo dużo opcji, jeżeli chodzi o montaż, bo musicie gdzieś tam otworzyć klapę, gdzieś tam sobie zahaczyć, tutaj gdzieś tam dodatkowo zabezpieczyć, kombinować, tu wszystko elegancko, to kłaść gdzieś tutaj na szybę, czy opraszać o blachę. I to wydawałoby się na początku, że jest dosyć fajne rozwiązanie, jeżeli na przykład nie ma się marylingów, ewentualnie haka z tyłu i że to jest jedyne sensowne rozwiązanie, ale niestety rozwiązanie jest na tyle złe, że nie jest legalne. Tak, taki bagażnik powinien mieć dodatkową ramkę, gdzie można wsadzić rejestrację, oraz to, że powinny być wtedy widoczne światła. Nie byłoby z tym żadnego problemu, gdyby nie to, że musi być dodatkowe złącze po to, aby te światła były zasilane i te złącze z reguły jest montowane w momencie, kiedy mamy hak. Jeżeli mamy hak, to wtedy jest to totalnie bez sensu. Jeżeli nie ma haka, no to jest za dużo kombinacji, no bo żeby to złącze zrobić, wszystko wykombinować, to naprawdę jest problematyczne. Wiem, że kiedyś dużo osób z czegoś takiego mniej więcej korzystało, a chyba od jakiegoś czasu stało się to mniej więcej nie do końca legalne. Były jakieś warianty bagażników, że były dedykowane do jakichś tam samochodów, ale finalnie no, temat raczej powoli wymierający. Jak już jesteśmy przy tyle, no to przejdźmy może do opcji z hakiem. Jeżeli ktoś ma hak, to chyba jest to jedno z najfajniejszych rozwiązań, bo po pierwsze kupujemy bagażnik, fakt, że z reguły bagażniki nie są tanie, bo atestowane bagażniki zaczynają się gdzieś tam powiedzmy od 1000 zł, w zależności na ile to macie rowerów, czy na 2, na 3, czy na 4. No i też jaki macie typ roweru. I właśnie teraz przejdźmy jeszcze do opcji no właśnie typów rowerów, zanim rozwinę temat bagażnika na hak, bo musicie sobie zadać pytanie, czy macie zwykły rower prosty, turystyczny, czy macie rower, nie wiem, karbonowy, czy macie rower elektryczny, który jest ciężki. Jeżeli jest ciężki, to musicie zwracać uwagę na limity wagowe, jakie są przy tym danym bagażniku. Niektóre na pewno są trochę bardziej wzmacniane. Też warto sprawdzić, jaki ma udźwig hak, chociaż haki raczej mają na pewno dosyć spore udźwigi. Bardziej trzeba się właśnie skupić na samym mocowaniu. Jeżeli macie rower karbonowy, to musicie zwrócić uwagę na to, czy ten bagażnik jest do tego przystosowany, bo zwykłe bagażniki mają takie łapy, gdzie ramę się, powiedzmy, ściska, a wiadomo, karbon nie lubi ściskania. Ja osobiście przy Renault Scenicu miałem hak i tam miałem właśnie taki bagażnik. Mimo że on nie był przystosowany do roweru karbonowego, to jak miałem karbonowy, po prostu lekko ściskałem, dodatkowo zabezpieczałem, jeszcze owijałem sobie gdzieś tam gumą czy jakąś pianką, tak żeby, no wiadomo, mocno nie ściskało karbonu. No i wtedy to mi się jakoś tam zdawało. Jeszcze gdzieś tam dodatkowo sobie pozabezpieczałem, żeby faktycznie nie było problemów i nigdy żadnych tam problemy nie występowały. Plusy takiego rozwiązania to to, że jest łatwy montaż. Z reguły jest to albo zamontowane za jakąś tam dźwigienkę, albo jakąś śrubką trzeba dokręcić. Jeżeli zrobimy to raz, wyregulujemy, bo tam to wszystko też zależne od tego, jaka jest kula,
Jeżeli wyregulujemy to raz, zaciśniemy, to później za każdym razem tylko podchodzi się do klapy, zaciska, dziękuję, do widzenia, mamy to zrobione, montujemy rowery i jazda. W każdej chwili można szybko zdjąć. Jeżeli ktoś się obawia o to, czy na przykład jeżeli mamy zamontowany taki bagażnik, czy można otworzyć klapę, to te atestowane bagażniki też z reguły mają tą opcję, że ten cały bagażnik możemy sobie odchylić do tyłu i z reguły rowery się i z reguły ta klapa się otwiera. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Kolejnym plusem to oczywiście są opory powietrza, bo są z reguły bardzo małe. Rower jest całość jest schowana z tyłu, może tam delikatnie wystają opony, no to w zależności od tego, jak rower jest wielki. I jeżeli są jakiekolwiek opory, no to są naprawdę nieduże. Jeżeli chodzi o montaż o samych rowerów, to ten bagażnik jest dosyć ciasny, więc czasami jest trochę kombinacji, że trzeba po prostu trochę poprzesuwać te uchwyty, które są na tych jakby tam powiedzmy relingach. Trzeba kierownicę trochę obkręcić, czasami siodełko dać wyżej, niżej. No to zależy też od typu roweru, czy to jest szosowy, czy to jest z prostą kierownicą, więc z tym może być różnie, ale z reguły jakoś to można pomieścić. Wszystko też zależy od marki oraz od modelu, jaki nabędziecie. Z minusów, no to cena, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, no to bagażniki zaczynają się z reguły od około 1000 do nawet 3 czy 4 tysięcy, już takie lepsze, dobrych, znanych, porządnych marek. Ja miałem kupiony za chyba 400 zł, gdzieś tam skądś sprowadzany i nie było problemu. Kwestia odpowiedniej złączki, bo one występują na 7 bądź na 13 pinów. Jeżeli nie traficie akurat z bagażnikiem, który jest przystosowany pod to, co macie akurat zamontowane w samochodzie, no to nie ma problemu, bo możecie zastosować adaptery. To będzie tam zależne od tego, jakie jeszcze dodatkowe światła będą tam zamontowane. Są dwa różne standardy, ale z reguły z tym nie ma problemu. Kwestia jeszcze tych końcówek, czy jest żeńska, czy jest męska, czyli gdzie, co, komu, gdzie tam wchodzi. I według mnie jest to najlepsze rozwiązanie, bo jest najmniej problematyczne, łatwo zdemontować, łatwo zamontować. Nie stwarza takich oporów powietrza. Jeżeli ktoś lubi szybciej pojeździć na autostradzie, no to też nie ma jakichś tam ograniczeń. Nie będzie go bolało też po, powiedzmy, później dłuższym użytkowaniu po portfelu, no bo spalanie też będzie mniejsze. Tylko ważne jest to, aby posiadać hak. Jeżeli nie ma haka, no to jest trochę kombinacji, bo można go oczywiście domontować. Jeżeli macie jakiś, powiedzmy, trochę starszy samochód, gdzie już nie ma gwarancji, no to możecie to zrobić, powiedzmy, prawie że na własną rękę. Gdzieś ktoś mocuje, spawa, później bierzecie i rejestrujecie to i powiedzmy nie ma problemu. Gorzej jak na przykład samochód jest na gwarancji i standardowo nie ma tego haka i byście chcieli zamontować, to tak jak na przykład w tym przypadku tego samochodu, czyli Skoda Scala, jest problem, bo jest to bardzo kosztowne. Jest to około 10% wartości samochodu, czyli chyba nawet do 6000, z tego powodu, że producent przewiduje to, że przy okazji wymiany haka trzeba zamontować większą chłodnicę, no bo prawdopodobnie można też korzystać z przyczepki, gdzie przyczepka stwarza większe opory, większe obciążenie dla samochodu, jest potrzebna większa chłodnica, dlatego to rozwiązanie jest trochę droższe. Więc to też trzeba brać pod uwagę, czy montaż haka przełoży się na to, co Wy będziecie korzystać, bo jeżeli będziecie korzystać raz, dwa razy do roku, to też tak naprawdę nie ma sensu. Ok, czyli teraz przejdźmy do trzeciego i prawie że ostatniego rozwiązania, czyli montaż na dach. Fajnie, jak na dachu są relingi, których na przykład ten samochód akurat nie posiada. Wielka szkoda, bo na przykład wcześniejszy Ford Focus takie relingi miał i wtedy nie ma kombinacji, że tutaj trzeba montować jakoś dodatkowo przy drzwiach, tylko macie pewny, mocny uchwyt, gdzie robicie sobie taką tak zwaną bazę i później montujecie na to bagażniki dachowe. Ja w tym przypadku mam jeden, takich bagażników można stosować więcej, spokojnie do 4 bagażników można zrobić. Udźwig raczej też nie jest jakimś mocnym ograniczeniem. Wszystko też warto sprawdzić z specyfikacji samochodu, ale no tutaj te rozwiązanie, jeżeli relingi są, to jest naprawdę super. Jeżeli nie ma takich relingów i nie chcecie na przykład montować w ten sposób, co jest tutaj widoczny, można zastosować troszeczkę inny sposób montażu, czyli na tak zwane przyssawki. Coś takiego ma Free Frog. I na przykład mój teściu kiedyś z czegoś takiego korzystał i jest to spoko rozwiązanie. Trochę według mnie niepewne, no bo jednak jest obawa, że na przykład jedziemy i nie wiem,
zgodnie z tam przepisami, pewnie z instrukcją obsługi, możemy jechać maksymalnie 130 na godzinę, a wy macie to w głowie, że no, coś tam gdzieś tam się odklei i nagle bagażnik razem z tymi rowerami może gdzieś polecieć na przykład na autostradzie. Ja bym się bał, chociaż no, gwarancja raczej jest i chyba no, pewnie, nie wiem, czy ktoś miał taki przypadek, czy nie, oczywiście może pisać w komentarzach właśnie. Możecie podzielać własną opinię, co myślicie o różnego typu bagażnikach, co wam się najlepiej sprawdziło, czy jakiejś konkretnej firmy. Ten materiał nie jest sponsorowany, bo po prostu to są moje własne wybory zakupione gdzieś tam na Allegro. O, na przykład tutaj mam Menabo, gdzie mógłbym podziękować sprzedającemu, który bardzo szybko zrealizował zamówienie. Zamówienie składałem o 7 rano, gdzie wychodziłem na rower, a o 8 już miałem powiadomienie, że ten rower, że ten towar zostaje wysyłany, więc naprawdę bardzo, bardzo szybko. Bagażnik już typowo pod rower mam tutaj Aguri. Wcześniej miałem właśnie taki zestaw Aguri przy Fordzie Focusie. Teraz tamten uchwyt się nie nadawał, no bo tutaj nie mam relingów i musiałem się posiłkować takim rozwiązaniem, które według mnie nie jest też do końca fajne, no bo wiadomo, tutaj ta blacha jest bezpośrednio mocowana tutaj pod tutaj uszczelki, te uszczelki się trochę uszkadzają, jest zawsze ryzyko, że może coś tutaj odprysnąć, no więc to takie rozwiązanie jest na dwa razy, ale jeżeli no, nie ma innej opcji, no to jest to w ogóle jakiekolwiek rozwiązanie. Z plusów to cena, bo sam bagażnik, taki zestaw można kupić chyba od 300-400 zł. Dodatkowo później same, czyli tą bazę. Później ten bagażnik typowo pod rower, gdzieś już taki dedykowany pod typ roweru, no to jest około chyba tam 250 zł z tego co pamiętam. Ja wybrałem opcję z demontażem przedniego koła, bo jest to dla mnie pewniejsze rozwiązanie. Nie buja tą przednią kierownicą, nie, też mam ten plus, że jeżeli jest rower karbonowy, to też nie ma problemu, żeby go tam montować, bo nic nie łapie bezpośrednio za ramy. Te tańsze bagażniki, które zaczynają się chyba gdzieś tam około 100 zł, mają ten montaż taki bezpośrednio za ramę z montażem przedniego koła. Jest ok, jest to na pewno ok przy rowerach aluminiowych, ale jak jest ten karbon, no to już jest jakieś tam delikatne ryzyko. Minus taki, że oczywiście te koło trzeba gdzieś tam sobie w bagażniku schować, jeżeli jest takie miejsce. Jak ja jestem załadowany, powiedzmy, z rodzinką na wakacje, no to muszę gdzieś tam go położyć na tej desce z tyłu. Jeżeli bym jechał, nie wiem, z dodatkowymi osobami, no to musiałbym gdzieś tam te miejsce rozgospodarować w bagażniku, więc to też ma swoje plusy i minusy. Z minusów jest taki, że bagażnik stawia jakieś tam opory, chociaż no, jeżeli ktoś tam super mega nie zapierdziela, to też nie powinno być to spalanie dużo, dużo większe. Na pewno będzie bardziej odczuwalne to pod wiatr, bo jest to jakiś tam dodatkowy żagiel. Plusów takich, że chyba można to zamontować do prawie każdego samochodu. Tutaj nie jestem pewien, ale no wydaje mi się, że jeżeli macie taką blaszkę tutaj dodatkową, wzmacniającą, zabezpieczającą, no to raczej powinno się to dać. No i jest to pewne rozwiązanie. Według instrukcji, no to maksymalna prędkość 130, gdzie na pewno jest jeszcze jakiś tam zapas, więc nawet jak autostradowo pojedziemy 140, czyli zgodnie z przepisami, nie będzie tutaj najmniejszego problemu. Różne są marki, różne są modele, ja niczego tam konkretnego nie będę polecał. Są marki, które są bardziej znane i powinny być na przykład bardzo wytrzymałe, a zdarza się tak, że rower potrafi spaść. W bagażnikach na przykład na hak, gdzie według mnie na hak jest jedno z pewniejszych rozwiązań, ale tam dochodzi czasami, można powiedzieć, takiej jakby dźwigni, że akurat ten, jak jedziemy gdzieś po nierównościach, no to ten tył no, będzie się najbardziej wybijał i zawsze jest ryzyko takie, że uchwyty trzymające rower mogą nie wytrzymać i ja na przykład kiedyś taką sytuację miałem, gdzie wracałem kiedyś z maratonu MTB, dojeżdżam do Wrocławka, do stacji, żeby tam zatankować, patrzymy z tyłu na bagażnik, a tam nie ma mojego roweru. Jakieś 5 lat wstecz na tym rowerze przeleciało mi przed oczami, ale na szczęście wystarczyło się cofnąć co mnie 500 metrów i on wypadł prawie że przed samą stacją, więc tyle było szczęście w nieszczęściu. Rower się mocno nie porysował i szybko się znalazł, więc spoko.
Możecie też pisać w komentarzach, jakie wy mieliście przypadki, przy jakim bagażniku i czy to było z waszej winy, bo to też czasami może być z waszej, że gdzieś tam coś było nie do końca zabezpieczone, a może być to z winy producenta. No i jest jeszcze czwarta, najtańsza i najprostsza opcja, czyli po prostu ładujemy rower do środka. Jeżeli mamy składane fotele, dosyć tutaj jest przestronnie, no to czasami, jeżeli to jest to rower szosowy bądź gravelowy, to potrafi wejść w całości. Plusem takiego rozwiązania jest to, że są najmniejsze koszta, najmniejsze opory. Minusem to, że potrafi się uszkodzić środek samochodu. No i to, że możemy jechać na przykład maksymalnie w dwie osoby, może w trzy, zależy od wielkości samochodu, bo jak to będzie jakiś większy kombiar, nie muszą być złożone wszystkie siedzenia, tylko to jedno jeszcze może, powiedzmy sobie, być. Jest to opcja spoko, o ile się na przykład nie jedzie z rodzinką na jakąś wycieczkę, na urlop. I jeżeli faktycznie macie miejsce. Jeżeli to jest hatchback, kombi, no to wiadomo, jest trochę łatwiej. Jeżeli jest sedan, no to już jest utrudnieniem. No wiadomo, sedan jest troszeczkę tam obniżany. Już wtedy, jak się zmieści, to raczej z reguły jeden rower. Jeżeli się nie mieści w całości, trzeba kombinować ze zdjęciem pewnie przedniego koła, no więc no tak bywa różnie, ale jest to zawsze jakieś rozwiązanie. Warto mieć jakiś kocyk, żeby móc sobie tam przykryć w środku, nie kombinować, żeby nic tam się w środku nie uszkodziło. Jeżeli to będzie rower, mówię, szosowy bądź gravelowy, będzie to na pewno trochę łatwiej. Jeżeli będzie MTB bądź jakiś elektryk, no to już jest to takie średnie rozwiązanie, ale też jakieś to oczywiście wyjście jest. Dobra, ja muszę kończyć i tak wszystko właśnie, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem w miarę możliwie. Na pewno coś pominąłem, więc jeżeli chcecie się czymś podzielić, to oczywiście piszcie w komentarzu. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.